Szanowni Państwo, druk numer 1572, przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii na rok przyszły, 2014. Pan dyrektor rządu, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, do projektu uchwały zgłoszono poprawki. Pan radny Jerzy Kowiecki i pan przewodniczący Stanisław Rafała. Poprawki dotyczą limitu liczby punktów, które sprzedają alkohol. W projekcie uchwały jest zapis o 3% liczonych od liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Krakowie. Natomiast tutaj państwo radni proponują, aby to było 2%. To są dwie poprawki. Przy 2% tutaj państwo zapewne mieli okazję się zapytać opinię pana prezydenta, która jest negatywną do tych poprawek. Powoduje taką sytuację, że liczba możliwych do realizacji punktów wynosi 2453, gdy tymczasem w uchwale, którą państwo radni podjęliście, odrębnej uchwale, która reguluje liczbę punktów, jest 2500, czyli wymagałoby to korekty uchwały już obowiązującej. Jak również spowoduje to, że w jakiejś perspektywie czasowej niedługiej zacznie się tworzyć duża kolejka tych osób, które będą starać się o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, z tego względu, że ta zgoda na sprzedaż jest wydawana na czas określony, albo na 3, albo na 5 lat. W związku z czym te osoby, które prowadzą tego typu działalność, będą występować o przedłużenie tego typu zezwolenia. Poprawka mówiąca w ogóle o ustaleniu liczby punktów na 2200 pana radnego Rakowa, to już jest zupełnie poniżej, bo jak państwo wiecie, na dzisiaj mamy wydanych 2339 zezwoleń, czyli w tym momencie byłaby kompletnie niezgodność między tym, co jest w uchwale, jeśli chodzi o liczbę punktów, a tym, co faktycznie w mieście jest realizowane. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Mamy pozytywną opinię z Komisji Zdrowia i Profilaktyki. I chyba też pozytywną opinię Rodziny i Polityki Społecznej i Gminy Burzyc. Czy państwo chcieliście zabrać głos? Bardzo proszę pana Rafał. Szanowni Państwo Radni, no oczywiście, że wywołaliśmy pewną dyskusję. Ta dyskusja jest bardzo szeroka i generalnie można powiedzieć, że czas się zastanowić, w jaki sposób należy zmniejszyć ilość punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Krakowie. Ponieważ ta ilość poszła w taki sposób już znaczny, że jeżeli pamiętam 2002-2003 roku, kiedy dyskutowaliśmy wtedy bardzo ten zazarcie, no to była sprawa kilkuset, prawda? I teraz po iluś latach doprowadziło do sytuacji, że mamy ilość odbiegającą od przeciętnej ilości w poszczególnych miastach, bo już przypomnę, że tam jest w Gdańsku chyba na 700. U nas jest na 314. Ja mam taką refleksję, że w jakimś momencie trzeba powiedzieć dość. No nie możemy argumentować w ten sposób, że wydaliśmy 2500 czy 2399, 2339, jak pan dyrektor powiedział. I w takim razie to mówimy, że jest konstans. Nie, w jakimś momencie trzeba powiedzieć dość. Ja nie mówię, że to ma być 2014, ale musimy po prostu powiedzieć i określić określoną ilość punktów sprzedaży. I to naprawdę nie chodzi nawet o te punkty sprzedaży, gdzie są w dużych sklepach, znaczy w dużych sklepach, z branży wielobranżowej, spożywczej, gdzie pamiętam, jak argumentowano, że ten dodatkowy sprzedaż alkoholu po prostu no, jakby rekompensuje pewne straty na biale, na pieczywie i tak dalej. Tylko teraz w Krakowie powstał jakiś taki fenomen tworzenia samodzielnych bud, przepraszam, bud nawet sprzedaży alkoholi, nawet jak kolega tutaj radny mówił, że w Nowej Hucie nawet sprzedają za krat, prawda? Więc bardzo proszę jednak, i to jest nie tylko moje zdanie, ale to zdanie wielu mieszkańców, wielu środowisk, ze środowiska lekarzy, środowiska po prostu wychowawców,
ten nadmiar po prostu ilości punktów powoduje, że świadomość na przykład wśród młodych jest taka, że właściwie ten alkohol jest dostępny, bo jeżeli młodzież widzi na każdej ulicy po 3-4 punkty sprzedaży, no to jego świadomość nie jest w takim razie, dlaczego on nie może kupić i nie wypić, prawda? Więc to jest na wielu płaszczyznach i wielu aspektach, to nie jest tylko jak sprawa samego ograniczenia, tylko na to zwracają środowiska medyczne, lekarskie, wychowawców, mówiące, że trzeba ograniczać ilość punktów sprzedaży, ale szczególnie sprzedaży ten 24 godziny. Ja tu apeluję do Państwa jako dyrektorów i do Pana Prezydenta, zresztą sam powiedział, że w Krakowie jest nadmiar i trzeba ograniczyć. Ja mam pytanie, co należy zrobić? No musi jakiś moment przyjść, ale karne są ograniczenia. I w związku z tym uważam, że 2% jest, bo ja tutaj oczywiście dałbym 20, bo nie wiedziałem jak po prostu, ile wynosi 2%. Pan dyrektor powiedział, że 2,453, w związku z tym jest to przybliżenie, więc wydaje mi się, że bardzo proszę jednak, aby głosować za poprawką 2%, bo to jest kierunek zmierzający może już nie taki sposób rewolucyjny do zmniejszenia, ale mam nadzieję, że w 2015 nastąpi radykalne zmniejszenie ilości punktów sprzedaży alkoholu w Krakowie. Kraków jest miastem kultury, niektórzy mówią miastem Jana Pawła II, prawda? W Krakowie, bo tu nie wiem, od innych miast po prostu alkohol się leje, tak mówią dziennikarze i tak piszą dziennikarze. Dziękuję. Dziękuję panie bardzo. Ja mam pytanie takie do pana dyrektora. Mam nadzieję, że słucha. W poprzednim numerze dwutygodnika KKW.pl pan prezydent stwierdził, że w Krakowie jest za dużo punktów. Państwo, proszę się zgłaszać. W Krakowie jest za dużo punktów sprzedaży alkoholu. To był zapis rozmowy z czatu, z jednym z internautów. Takie stwierdzenie pan prezydent na pytanie o punkty. Takie stwierdzenie pan prezydent. Tak stwierdził pan prezydent, powiedział, że trzeba podjąć działania, żeby ograniczyć liczbę tych punktów, które sprzedaje się na tym. W związku z tym chciałem się zapytać, jak się ma ta deklaracja pana prezydenta do negatywnej opinii do mojej poprawki, bo wierzę słowa jedno, a czym drugie. I drugie pytanie, jakie działania widział pan nie podjąć, aby ograniczyć sprzedaż alkoholu w naszym mieście? Ponieważ skoro prezydent, któremu wydział podlega, deklaruje taką konieczność, to chciałbym wiedzieć, jakie państwo działania będą podejmować na przyszłość, aby tą deklarację pana prezydenta wypełnić. I trzecia rzecz, chciałbym też uzyskać informację, jaka jest różnica w liczbie punktów sprzedaży alkoholu pomiędzy Krakowem a Wrocławem. Bo z tego co wiem, ta różnica sięga 50%. Dziękuję bardzo. Czy pan dyrektor zechciałby odpowiedzieć na pytanie pana radnego? Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Czy pan prezydent podnosił kwestię związaną ze sprzedażą napojów alkoholowych, pewno w różnych rozmowach, ale generalnie kładł nacisk na ograniczenie godzin sprzedaży. Żeby to nie była sprzedaż całodobowa, ale ograniczona. I zresztą pan prezydent takie podjął już działania, ma na celu właśnie ograniczyć do rozważania możliwości ograniczenia czasu sprzedaży alkoholu, przynajmniej w tych miejscach, gdzie są to pomieszczenia, które gmina wynajmuje dla osób, które tego typu działalność prowadzą. Szanowni Państwo, w projekcie uchwały, jak Państwo wiecie, w wersji obecnie obowiązującej jest zapis mówiący o limicie 5%. Pan prezydent już podjął, przedkładając taki projekt uchwały na rok 2014, podjął już decyzję o ograniczeniu tego limitu z 5 do 3%. No dzisiaj można dyskutować, że to jest dalej zbyt wysoki limit i Państwo macie prawo do tego zgłaszać swoje uwagi i zastrzeżenia. Ja tylko powiem tak, że oczywiście uchwała Gminny Program Profilaktyki ustala pewien górny limit, natomiast obrębny uchwały, którą Państwo podejmujecie niezależnie od tej uchwały, ustalacie dokładnie liczbę, nie procent, tylko liczbę. Ja się w tej uchwale, nawet jeżeli Państwo wprowadzicie teraz tą poprawkę 2%, to i tak musicie podjąć uchwałę odrębną,
jakby dostosowującą to, co obecnie obowiązuje do tych zmian, które są tutaj zaproponowane. Jeżeli chodzi o sprawę związaną z Wrocławiem, to w opinii pana prezydenta, którą mam nadzieję, że państwo mieliście okazję otrzymać, jest taka tabela dołączona, gdzie są miasta z liczbą punktów sprzedaży i pisze, że we Wrocławiu mamy dokładnie 371 takich punktów, raczej 371 mieszkańców na jeden punkt. Dokładnie limit do Wrocławiu wynosi 1700. To jest wyższy niż w Krakowie. Dziękuję. Szanowni Państwo, czy ktoś chce zabrać głos w sprawie związanej z tematami? A pan Wojtowicz, ja też bym chciał do tego. Bardzo proszę, pan Wojtowicz, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, pan prezydent, wysoka rado. Pozwolę mi odmienne zdanie w stosunku do mojego kolegi z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, który mówił o tym, żeby ograniczyć ilość punktów sprzedaży alkoholu. To nie ma żadnego wpływu na ilość spożywanego alkoholu, ponieważ osoby, które będą chciały kupić alkohol, będą kupowały w innych punktach. Będzie to tylko utrudnienie dla zwykłych mieszkańców Krakowa. Będą to również mniejsze wpływy dla osób, którym pomagamy z tak zwanego krakowego, czyli dla ludzi uzależnionych, tutaj także dla ludzi uzależnionych od alkoholu, ale także uzależnionych od narkotyków, bo jak Państwo dokładnie wiecie, to ten program obejmuje też rodziny, które są uzależnione od narkotyków. I wtedy tych pieniędzy po prostu będzie mniej. Z historii dokładnie wiemy, że prohibicja, że wprowadzenie zakazów powoduje tylko rozszerzanie się szarej strefy, meliny i tak dalej, jeszcze więcej nieporządku. W związku z tym to nijak się nie przenosi w kategoriach na tej kwestii na to, co ma się stać w kategoriach miasta. Pan radny, zacytuję, powiedział, że ilość punktów spowoduje, że świadomość młodych ludzi spowoduje, że będzie można kupić i będzie można wypić. Znaczy nie bardzo to zrozumiałem, ale powiem szczerze, że zmniejszenie ilości punktów ma spowodować to, że będzie można mniej kupić i będzie można mniej wypić. No nie bardzo to rozumiem, ale może mi pan radny to wyjaśni. Wydaje mi się, że po prostu takie ograniczenia niczego nie zmienią. Tak jak powiedziałem, historia zna dokładnie odwrotne przykłady. W związku z tym uważam, że także w kategoriach samych przedsiębiorców, którzy zaplanowali sobie funkcjonowanie na najbliższe lata, podejmując trud zatrudnienia ludzi i funkcjonowania w kategoriach rynku, wolnego rynku gospodarczego, to także jest pewnego rodzaju jakby zakazywanie im rodzaju takiej działalności gospodarczej, którą oni gdzieś skalkulowali w kategoriach rozpoczęcia i zainwestowania własnych pieniędzy. W związku z tym ograniczenie ilości punktów nie powinno się odbywać przez Radę, a wyłącznie przez wolny rynek. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Kto z Państwa proszę o odpowiedź? Pan Kuśmiewicz, proszę. Szanowni Państwo, przypomnę, że dyskutujemy temat przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014. Przypomnę, że w tej sprawie mamy pozytywną opinię Komisji Zdrowia oraz profilaktyki uzdrowiskowej, oraz z tego co wiem także Komisji Rodziny. Mówię to, ponieważ wzbudzającym punktem, czy wzbudzającym tematem jest sprawa dwóch poprawek dotyczących jakby takiego politycznego ograniczenia ilości punktów alkoholu. Ja powiem tak, że rozumiem problem, który jest przy tej okazji akcentowany. Problem z bezpieczeństwem, porządkiem, problem z wychowaniem młodego pokolenia, problem z nadużywaniem alkoholu, wykorzystywaniem tego przez różne osoby do, no, że tak powiem, demolowania porządku publicznego w Krakowie. Tylko moim zdaniem nie jest to optymalna, a wręcz powiedziałbym, jest to przeciwoptymalna droga do rozwiązywania tych problemów. Bo jeżeli te poprawki przejdą, to jaki tego będzie efekt?
jakaś restauracja w centrum miasta, nie wiem, Pawełka czy inna, kończy się i będzie okres 5-letni zezwolenia na używanie alkoholu. I cóż ona? Ona przyjdzie do urzędu i dotychczas było tak, że była kolejka i ona była dość automatycznie realizowana ze względu na tą lekką nadwyżkę ilości punktów alkoholowych. Nie mamy teraz tej restauracji, no bo nie będzie możliwości jakby odtworzenia tej ilości punktów, bo ilość punktów będzie o wiele niższa. Z drugiej strony wcale w ten sposób nie pozbawimy koncesji te punkty, o których Państwo mówiliście, które powodują różne rzeczy, bo to pozbawić możemy w trybie egzekucji, w trybie, kiedy Straż Miejska, Policja, Rada Dzielnicy czy też zwykli obywatele skażą, że dany punkt sprzedaży alkoholowej nie wypełnia ustawowych obowiązków, sprzedanie nieletnim powoduje, że w okolicy są takie czy inne złe zachowania ludzi. Ale tym pomysłem, który Państwo mówicie, nie tylko wyrywacie dziecko z kąpielą, ale też jakby uszczuplacie, że tak powiem, możliwości miasta, bo wcale to w tym kierunku nie pójdzie, że będą eliminowane te najbardziej niebezpieczne, tylko będą eliminowane te, które w danym momencie kończą koncesję. Niewątpliwie jest problem, ale nie tą drogą do rozwiązania, nie tworzenie szarej strefy, tylko egzekwowanie. I moim zdaniem w tym kierunku powinien, jeżeli mamy cokolwiek zmieniać, ja już jesteśmy po terminie poprawek, ale w tym kierunku powinny iść zmiany, które są związane, że tak powiem, z jakimś takim zacieśnianiem czy ograniczaniem wpływu sprzedaży alkoholu na złe zachowanie społeczne. Nie poprzez ograniczenie tych liczby punktów, bo to skończy się tym, że będą wygaszane te punkty alkoholowe, sprzedaż alkoholu i gastronomii, które w danej chwili nie mają, w których w danej chwili kończy się koncesja. A przecież chyba nie o to panu chodzi. Jeżeli o to, to trzeba było od razu tak powiedzieć. Stąd uważam, że tu zgadzam się z poprzednikiem. Tego typu poprawki prowadzą do jakby przeciwskutecznych działań, do tego, że kasujemy dobre punkty, a wcale z nich nie eliminujemy. Natomiast raczej powinniśmy się w tym kierunku, nie raczej, na pewno powinniśmy się w tym kierunku skłaniać, co zrobić, żeby eliminować punkty, które wpływ na porządek publiczny, który wpływ na bezpieczeństwo, który wpływ na młodych ludzi jest negatywny. Pokój się tak bardziej, jakby to powiedzieć, pochylić nad tym tematem, proponować rozwiązań, które może są miłe, łatwe, może i dla niektórych przyjemne, ale kompletnie nieskuteczne i niosące ze sobą odwrotne skutki. Stąd uważam, że to jest zły pomysł i w tym kontekście te poprawki nie powinny być pozytywnie przegłosowane. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę o odpowiedź. Pierwsza odpowiedź chciałem odpowiedzieć, ja chciałem powiedzieć w swoim wodzie tak, że ilość decyduje na świadomość, chyba pan radny Wojciech doskonale wie. W związku z tym, jeżeli młody człowiek na 100 metrach ma 6 sklepów alkoholowych i on codziennie przechodzi ileś razy, to w jego świadomości się tworzy, może się tworzyć, to mówią socjologowie, psychologowie, tworzy się pojęcie, że ten towar jest wszechobecny, a w związku z tym łatwo dostępny. Jeżeli łatwo dostępny, to taki młody człowiek po prostu może nieraz z automatem zaczynać kupować i spożywać. To tyle mówią psychologowie. Proszę zwrócić, są duże opracowania w tym temacie. Powiem tak, do pana przewodniczącego Kośmidera, ale w jakim momencie trzeba powiedzieć dosyć? I oczywiście. Dzisiaj wywołaliśmy pewną dyskusję i ja jednak skłaniam się do tych 2%, bo jeżeli pan prezydent zszedł z 5 do 3, to sam pan powiedział chyba parę tygodni temu, że te 3% to jest 3000. 3000, więc jak pan prezydent, jeżeli schodzimy do 3% i de facto akceptujemy ilość punktów sprzedaży w wielkości 3000, a mamy na dzisiaj 2,5 tysiąca, czyli de facto zwiększamy jeszcze ten limit istniejący do o 500. No to jaka jest obniżka? To jest generalny kierunek po prostu zwiększający. I powiem tylko tyle. Przecież każdy z nas jeździ na zachodzie. Czy wy sobie wyobrażacie, tak w takim Sztokholmie, to jest taki dla mnie przykład rodzinny, żeby było tyle sklepów, już powtarzam to do znudzenia. W Sztokholmie, w Oslo są systemy, tylko system Volage, który jest
kilkanaście, kilkadziesiąt sklepów na całe duże miasto i nikt nie boleje nad tym, że się wolny rynek zniszczy, prawda, i tak dalej. Szwedzi i Norwegowie i w ogóle państwa skandynawskie już dawno doszły do porozumienia, że alkohol to jak narkotyk jest jednym z elementów po prostu, które dewastuje społeczeństwo, dewastuje rodziny i dewastuje młodzież. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to przepraszam, dlaczego mamy się uczyć ze złych wzorców, patrzmy na wzorce dobre. Żadna argumentacja, że jest to po prostu działalność przeciwko wolnemu rynkowi, tu w ogóle kolej, ktoś można powiedzieć, żeby sprzedając alkohol, mówi wolny rynek, jak on ma takie skutki negatywne, to jest raz, a dwa. Wszyscy fachowcy w tej branży mówią jedno, że zainwestowane pieniądze nawet w tą tak zwaną akcyzę i one i tak są mniejsze niż koszty po prostu leczenia ludzi uzależnionego alkoholu. To jest tak oczywiste i proszę sobie sięgnąć do opracowań. Są całe domy specjalistów opracowań, więc nie mówię jakichś swoich tutaj argumentów. Reasumując, musimy rozpocząć. Oczywiście, jak pan dyrektor mówi, że trzeba zmienić uchwałę, to wiedziałem. Ja będę się nosił, jeżeli klub PiS-u to poprze, będę się nosił z przygotowaniem projektu uchwały kierunkowej, która będzie zmniejszała co roku od 2000 któregoś, co roku o zmniejszenie ilości limitów, żeby wszyscy świadomości mieli, że za 5 lat dojdziemy na przykład do 1500 punktów sprzedaży. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz ja rozmawiałam się lepiej wygłaszać. Pan Kośmina też może zapłacić do silniki. Silnika nie jest tylko wyłącznie poza działalnością pana przewodniczącego. Dobrze. No bardzo, będziemy kontrolować. No. Szanowni Państwo, pan Sonik też będzie tutaj zasilał życie silniki. Szanowni Państwo, ja się tutaj zgłosiłam z głosem, ponieważ jak Państwo się domyślacie, ja potrafię wynosić też mieć świadomość tego wszystkiego, co w życiu przeczytałam. Nigdy nie poprę jakichkolwiek aktów, które są związane z prohibicją, ponieważ wiem, jak to wszystko wyglądało. Bardzo mnie zastanawia i właściwie miałam się wycofać, ale jak słyszałam, że pan Rafał mówił o tych przykładach z zachodu, to dalej jest ciekawa rzecz, ta wybiórczość przyciągania przykładów. Jeśli chodzi o alkohol, to przyciągamy ze skandynawskich krajów, a jeśli chodzi na przykład o sprawę dotycząca chociażby małżeństw jednopłciowych, to byśmy tego nie przyciągnęli. W związku z tym pewne rzeczy nam się podobają pewne nie i to my jesteśmy tym regulatorem. To jest jedna sprawa, a druga, szanowni Państwo, to nie przez prohibicję uczy się ludzi, wychowuje, no Matko Święta, przecież Stany Zjednoczone, książki, prace, firmy są temu poświęcone, a jeszcze chciałabym wiedzieć, jak już może w UAE, zapytam się pana Rafała, cóż to wywołują te wszystkie nasze plakaty, które pokazują lekko, słabo udane panienki, jak już one muszą wyzwalać w męskiej części zachowania, jeżeli pan mówi o tym, że te punkty alkoholowe powodują pragnienie, to już mogą powodować te reklamy. Dajmy sobie z tym wszystkim spokój. Dziękuję. Na tym końcu, czy ktoś jeszcze tam by chciał się dołożyć do dyskusji frapującej o punktach i o prohibicji? Proszę o podpowiedź. Tak? Pan Krzysztof Górek, bardzo proszę. Panie Szanowni Radni, no, ta nasza dyskusja wchodzi w kategorię pomiędzy prohibicją a prohinacją. Uważam, że to nie ma sensu i jak rzadko zgadzam się z panem przewodniczącym Kośmiderem. Nie możemy tworzyć fundusów prawnych, uchwał, które teoretycznie rozwiążą pewne problemy, a faktycznie spowodują tylko i wyłącznie ich narośnięcie. Bo co innego jest likwidacja punktu, który sprzedaje ten alkohol tak świeże mięso dla tygrysów przez całą drogę za krat, czyli nawet sprzedający zdaje sobie sprawę, że sprzedaje ten alkohol w środowisku, któremu nie powinien i sprzedaż tam alkoholu niesie ryzyko dla sprzedawcy, a co innego, jeżeli wskutek tej uchwały faktycznie likwiduje się sprzedaż alkoholu w Pawełce czy w Wierzynie. Więc uważam, że powinniśmy podejść do tego rozważnie, nie stosować rozwiązań mechanicznych, które moim zdaniem są na rękę faktycznie osobom rozpijającym społeczeństwo i handlarzom alkoholu. Dziękuję. Ktoś jeszcze do tego profesora, że widzę, że pan Polemski tak oznacza. Profesor.
Szanowni Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja też nie zabieram głosu, ale mam gości, mam jedną sprawę. Propaganda sukcesu ma to do siebie, że w prasie napiszą, że zeszliśmy z 5% na 3, a jak tu Pan powiedział, nasz radny Rafał Stasiu, mamy dzisiaj 2,5 tysiąca, czyli tak naprawdę Pan Prezydent kompletnie nie zmniejsza, wręcz odwrotnie zmniejsza 500 miejsc, gdzie można sprzedać. A więc propaganda sukcesu ma to do siebie, że można wiele pisać i z tego nic nie wynika. Więc pokażmy to mieszkańcom dzisiaj, właśnie po to jest, żeby pokazać, że tak naprawdę nie ma obniżki. Panie Dyrektorze, nie ma obniżki. Z 5 na 3 nie daje nam kompletnie nic, bo dodatkowo dokładamy 500 miejsc, gdzie będziemy sprzedawać. Więc proszę nie opowiadać społeczeństwa i nas nie okłamać. To po pierwsze. Po drugie, wyobraźcie sobie Państwo te punkty sprzedaży, które są na osiedlach, w Nowej Hucie czy w Kratowie, gdzie młodzież idąca ze szkoły podstawowej czy średniej widzi tych panów stojących przy budkach, pijących to piwo czy alkohol. Jak to wygląda? I Wam się to podoba? Wam wszystkim Wam się podoba to, że właśnie i cieszę się, że będziemy chcieli to zmniejszyć. Albo zróbmy to tak, że nie pozwalajmy tych punktów otwierać przy szkołach, przy gimnazjach, przy placówkach oświatowych, albo pozwólmy, niech będzie przy każdym miejscu. Dajmy 5 tysięcy, 10 tysięcy, bo wolny rynek, bo Pan chce wolnego rynku. Dajmy mu wolny rynek. 10 tysięcy miejsc i będzie przy każdym, przy kościele, przy żłobku, przy klasztorze będzie stała budka z piwem, gdzie będzie można się napić. Jeśli tak chcecie, to ja nie chcę takiego wolnego rynku. Bardzo dziękuję. Są chyba przepisy, które to regulują. Bardzo proszę Pan Rektor. Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Radni. Szanowni Państwo, zapewne nie byłoby dzisiejszej dyskusji, jeżeli by było tak, jak było do trzeciej kadencji samorządu, że wydawanie decyzji czy opiniowanie decyzji na otwieranie punktów z alkoholem i nie tylko opiniowały Rady Dzielnic. No niestety chciałem zapytać tutaj, na jakiej podstawie prawnej od piątej, od czwartej kadencji nie opiniują Rady Dzielnic. Przecież Rada Dzielnic jest najbliżej mieszkańców i zapewne wie dobrze, w którym miejscu taki punkt ewentualnie może zatworzyć. Ja swojej dzisiejszej interpelacji nawiązywałem do tego, ale powtórzę jeszcze raz. Proszę sobie wyobrazić, że tam, gdzie by kwiaty przed szkołą 80 piór z kwiatami i przed szkołą muzyczną w dniu dzisiejszym, gdzie chodzą i turyści, i dużo wycieczek młodzieży przyjeżdża do szkoły muzycznej, wałęsają się do tych piosków różni ludzie. My nie możemy na to pozwolić. I my od pewnego czasu proponujemy zmniejszenie ilości punktów alkoholowych. Nagle nam się tu proponuje zwiększenie punktów alkoholowych. Tylko, że się proponuje mniejszy procent. No jaki to ma sens, drodzy Państwo? No przemyślmy tą sprawę. My mówimy o zmniejszeniu punktów alkoholowych. Na pewno nie doprowadzi do prohibicji. Poproszę zwrócić uwagę. Każda stacja pali dzisiaj sprzedaje alkohol. Sklepy mocne sprzedają alkohol. Nie ma problemu ze zdobyciem alkoholu. Tylko podejdźmy tak, żeby tą młodzież wychować, a nie żeby te dzieci patrzyły i młodzież na to, co się po prostu dzieje. Szczególnie w tych zakratowanych wnioskach, o których mówimy od początku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tomasz Urynowicz, proszę. Pytania, które chcę jej zadać. Ponieważ wielokrotnie pojawiły się tutaj odniesienia do prohibicji, historii, znajomości z literatury tego tematu, ja chciałem zadać pytanie Pani Przewodniczącej, kiedy wprowadzono ustawę prohibicyjną w Stanach Zjednoczonych, co ona regulowała i do jakiego zakresu spraw dotyczyła? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan, kto jeszcze zgłoszony jest? Pan Wojciech Wojtowicz, bardzo proszę. Pani Przewodnicząca, Pan Przewodniczący Kośmider przypomniał nam, że mówimy o uchwale o przyjęciu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2014, ale
ale chcę też powiedzieć, że dyskutujemy tak naprawdę co do poprawki, bo ten problem został już omówiony w pierwszym czytaniu. W związku z tym dlatego też ta dyskusja akurat skoncentrowała się na poprawce i myślę, że to jest jasne. Chcę natomiast powiedzieć jedną rzecz, że padają tutaj słowa, które mówią o tym, że pomimo zmniejszenia jest zwiększenie. Otóż, proszę Państwa, nie ma żadnego zwiększenia. To 3% jest limitem, który określa mniej więcej, bo to jest do ilości punktów handlowych, ponad 3000. My wcześniej, o czym już wspominał Pan Dyrektor, przyjęliśmy w innej uchwale limit ilości punktów handlowych na 2500. W związku z tym dzisiaj i tak od wielu, wielu lat, bo to jest przyjęcie tego z 2009 roku, więc nawet nie byłem wtedy radnym, jak ten limit został przyjęty. Nasz kolega, który zgłosił z Prawa i Sprawiedliwości poprawkę, przyjmował ten limit i do dzisiaj ten limit się utrzymuje. Jeszcze są wolne miejsca, nikt go nie wykorzystuje i pewnie go nikt nie wykorzysta. W związku z tym mówienie o tym, że się coś zwiększa przez zmniejszenie, jest nieprawdą, to po pierwsze. Po drugie, te wszystkie argumenty mówiące o tym, że dzieci wracające ze szkoły widzą osoby stojące pod sklepem, pod budką, no dzisiaj chyba już tych budek nie ma, aczkolwiek zmowę... Ale jeszcze proszę mi pozwolić skończyć. Aczkolwiek nie. Mogę się zgodzić, że są pewne przepisy, które powinni regulować posłowie, a nie my, bo te zgody są wydawane, nie, ja nie mówię o limitach w tej chwili, mówię o koncesjach, tam jest spełnienie mnóstwo warunków i aby tą koncesję pełnić, to są warunki też ustawowe i administracyjne, administracja musi je pełnić i aby je spełnić, to są warunki ustawowe i zwróćmy się do naszych parlamentarzystów, żeby ewentualnie uregulowali te kwestie, żeby takie budki nie powstawały. I tu jest pełna zgoda. Większość tych osób, które dzisiaj wypowiadają się tutaj na sali, też jest za tym, aby te kwestie zostały uregulowane ustawowo, a nie poprzez zakazy, tylko poprzez regulację tego, jak ma ten alkohol być sprzedawany i jaka ma być jego dostępność i w jakich lokalach ma być sprzedawany, bo to też jest pełna zgoda, że czasami te lokale dzisiaj nie są najlepsze, jeśli chodzi o sprzedaż alkoholu. Natomiast jeśli, tylko chcę wrócić do tego wątku, jeśli proszę Państwa mówicie, że ci młodzi ludzie wracający ze szkoły widzą te osoby pod punktem, to jakie to, proszę bardzo, będzie miało znaczenie, jeśli by po drodze bym widział dwa punkty, a nie trzy, to też będzie widziała tam osoby, które stoją. Zlikwidujmy te osoby przy tych punktach. Już kończę, Pani Przewodnicząca. Likwidujmy te osoby, które stoją przy tych punktach, bo to jest inna kwestia, inna rozmowa. Natomiast nie likwidujmy punktów z alkoholem, bo to na pewno przyjdzie więcej szkody niż pożytku i zgadzam się całkowicie to z argumentacją Pana Radnego Durka, bo to wytworzy więcej problemów, a nie korzyści. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa? Dziękuję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosowanie na życzenie Rady w bloku głosowania.